Dzień dobry, witam Was na Overdrive Fan Studio. A w dzisiejszym materiale zapraszam do prezentacji gitary AX3FM od Sterlinga, czyli sterlingowskiego Axisa. Słuchajcie, to jest moja gitarka. Moja gitarka. I... aż nie wiem, co powiedzieć. Zapraszam, obejrzyjcie ten materiał, a powiem wszystko po czołóweczce, gdyż rozstania nadszedł czas. Zapraszam do obejrzenia tego materiału. Tak, dokładnie, słuchajcie, to jest moja gitara, ja już ją mam, 2 lata, grubo po 2 lata, a że pożegnania nadszedł czas, tak słuchajcie, odkąd właściwie założyłem wypożyczalnię, trochę poinwestowałem, to naprawdę finansowo kiepsko się poukładało, więc założenie jest takie, że część swoich gitar wystawiam w wypożyczalni, jak nikt ich nie wypożyczy, to po prostu je sprzedaję i tak właśnie nastało z tym Axisem. Znalazł się klient, który chce go kupić, mam go mu jutro wysłać, więc stwierdziłem, że nagram materiał pożegnalny na temat tej gitary. Mimo, że materiał na temat tej gitary już jest na kanale, ale chciałem go zmienić, bo mówiąc szczerze, tamten mi się do końca nie podobał. Ja wtedy jeszcze, wiecie, rozkręcałem kanał, taki byłem trochę zestresowany. Można powiedzieć, nie byłem sobą, nie wypracowałem sobie tego wszystkiego. I drugi fakt, że nagrywałem go na wzmacniaczu, takim, z którego nie do końca byłem zadowolony, bo wtedy akurat dzieci mi mikrofon gdzieś tam zapodziały. To sobie możecie w tamtym starym materiale obejrzeć. A gitara mimo wszystko uważam, że jest fantastyczna. To dlaczego ją sprzedajesz? Dlaczego? Ponieważ czas na jakieś zmiany, mam coś innego na oku i żeby ten budżet uratować, muszę posprzedawać parę swoich gitar. Zresztą w ramach różnego rodzaju przemyśleń doszedłem też do różnych wniosków, co mi bardziej odpowiada, co też nie. Ale może na początek o samej gitarze. Gitara sama w sobie jest to sterlingowska wersja Axisa, słynnego od Music Mana. To jest zresztą bardzo fajna wersja jak dla mnie, ponieważ jest taki zwykły mostek tremolo, a nie tam jakiś Floyd. Ja osobiście tego nie lubię. Korpusik mamy tutaj, słuchajcie, z Topoli. Top to jest klon płomienisty, bardzo pięknie to wszystko wygląda. Złoty taki kolor jest. Klonowy gryf, postrójca również asymetryczny. Co znaczy asymetryczny? Axisa gryf, słuchajcie, jest jakby dopasowany do kształtu naszej ręki. Dosłownie ten gryf w przekroju wygląda tak jak moja ręka w tym momencie. Czyli jest w jednym miejscu głębszy, w drugim jest płytszy. Jak się go bierze, to właściwie ręka idealnie wskakuje i czuć to, że on tutaj od dolnych strun jest troszeczkę grubszy, bardziej okrągły, a tutaj spłaszczony. Mega, mega przyjemne jest to w dotyku. A tak poza tym, 2 humbuckerki, zebrowate, prawda? Ale uwaga, uwaga, 5-pozycyjny przełącznik. Słuchajcie, rozwiązanie w tym z Axisie jest moim zdaniem chyba najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o przełączanie barw we wszystkich gitarach, co mają 2 humbuckery. Łącznie z tym, że ja w jednej swojej gitarze z 2 humbuckerami chcę zrobić dokładnie identyczne rozwiązanie. Już Wam tłumaczę. Oczywiście pozycja w tę stronę to jest mostek, no bo cóż może być innego. Na mostek, brzmi jak trzeba. Środek, no to jakby się zastanowić, oczywiście 2 humbuckery. No, niby tyle, ale nie do końca, bo jest dużo tego ciepła. Druga strona to, o matko, kostka mi wypadła. Druga strona to jest oczywiście humbucker przy gryfie. To co z tymi skrajnymi przystawiczkami? Druga pozycja, albo czwarta, jak to woli, to jest, słuchajcie,
połączenie tych dwóch pick-upów, ale na split coilu. Mamy tutaj, już nie pamiętam, czy wewnętrzne, czy zewnętrzne. Wewnętrzne, tak. Czyli białe. Białe grają. No to to już faktycznie może troszeczkę te dwa single nam a la Telecaster gdzieś tam upodobnić. Fajnie to gada, prawda? Natomiast to, pyk, czyli pozycja czwarta czy druga, bliższa tej po prostu, to jest, uwaga, uwaga, połączenie cewek w tym humbuckerze, ale nie szeregowo, tak jak standardowo się to robi, tylko równolegle. Co to daje? To nam daje, słuchajcie, mniej sygnału, mniej tego ciepła. To trochę jakby upodobniało brzmienie singla. Zobaczcie sobie jeszcze raz. Pełen humbucker. Równolegle, a teraz szeregowo, a teraz równolegle. Mega, mega fajnie. Pamiętam, sam stosowałem to na jednym z koncertów, jak grałem, to używałem właśnie tego ustawienia po to, żeby nie kombinować z pedałami. Soloweczka była grana bezpośrednio na humbucker. A zwrotka na humbuckerze w pozycji równoległej. No bo to samo jakbym zagrał na szeregowym połączeniu. Znacznie mocniej brzmi, więc bardzo to ułatwia, żadne tam pedalboardy, tylko wszystko mamy pod ręką. Zresztą naprawdę jestem z tego instrumentu zadowolony. I zrobimy sobie teraz taki mały wspomnień czar, przy okazji posłuchacie też, jak on mi się sprawdzał w boju podczas koncertu świątecznego. Śmiech rozbija wody tcha, zamki tworzą dzwoneczkami. Dzyń, 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 dzyń. Też udział w nagraniach różnych piosenek. So let's build a bridge from your side to mine. I'll be the one to cross over. Just tell me it's not the end of a life. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All what's fun it is to ride in the one horse open sleigh. Naprawdę mega, mega uniwersalna gitara. Jest mi oczywiście trochę szkoda, bo to tak jest, że jak się po pół roku bierze gitarę w łapę, o kurczę, ale tęskniłem, fajnie. Ale jednak stwierdzam, że jeżeli gitara jest w stanie wisieć pół roku i mnie do niej nie ciągnie, to to jest to. Zresztą jak mam być wami szczery, staram się naprawdę szukać już w tym momencie ideałów, żeby tego nie było za dużo.
W akcji się przeszkadza mi to, co w telecasterze, czyli że tutaj jest kabel DH, tak, jest równiutka DH, no i gdzieś tam muszę mieć jakiś powód, dla którego tej gitary zostawić sobie nie mogę. To jeszcze parę różnych próbeczek na różnych tych barwach, żebyście też widzieli, słyszeli. Overdrive. Naprawdę mega, mega fantastyczna. Ej, jeszcze na niej grałem nawet Supermana. Nie. Spokesmana. To też jest na kanale, jak Goldfingera gram. I jeszcze coś takiego wam zagram. Może coś mojego jeszcze zagramy, tylko trochę siary zmniejszę w tym. Słuchajcie, nie będę wam tutaj się rozdrabniał za bardzo. Wiem, że zaraz ktoś powie, co to za film, który mówi o tym, że można sobie posłuchać na innym filmie. Okej, mogę robić co chcę, prawda? Mój kanał, ha, ha, ha. O, jak fajnie brzmi na stłumionym. Tak, teraz jest ton w dół.
Fajna gitarka, nie, naprawdę powiem wam szczerze, polecam serdecznie. Co prawda ode mnie już jej kupić nie możecie, a uważam, że jest mega, bo gościowi, słuchajcie, ją za dwójeczkę, za 2000 w tym momencie sprzedaje, a jest po setupie zrobiona, dobre są założone struny, progi są wyrównane, bo wiecie, gitarka robiona pode mnie, więc Mute Marina. Naprawdę, jest fantastyczna, jeśli chodzi o mnie, to nawet zero odbić z kas. Wszystko tu jest jak najbardziej. Nawet jest oczywiście folia z tyłu. Na tych pokrywach, bo ja tych folii nie zdjąłem. Dobry egzemplarz. Jakbyście takiego Axisa sobie chcieli kupić, to ja nawet nie wiem, jakie są teraz ceny. Co prawda wtedy były za około tam 2,5. W tym momencie bardzo możliwe, że te ceny poszły dużo w górę, a może jakieś ostatnie sztuki gdzieś tam w sterlingu się znajdą. Jakbyście byli zainteresowani, to zawsze napisać na sklep małpa muzycznegraty.pl możecie, mogę gdzieś tam się podpytać, czy jest opcja ściągnięcia takiego instrumentu. Wiem, że są też wersje takie dwukolorowe, takie przechodzi tam chyba, nie wiem, żółty w czerwony, a niebieski w biały, jakoś tak, to też mega fajnie wyglądają. Polecam wam serdecznie i zdradzę wam tajemnicę. Za tego Sterlinga i w sumie jeszcze za jakieś jedną albo dwie inne gitary będzie u mnie wisiał inny Sterling, a na jego unboxing zaproszę was też tam w kolejnym odcinku. Na razie nie chcę zdradzać. Spokojnie. Także dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Zapraszam do obejrzenia tych innych materiałów moich koncertowych, YouTube'owych, overdrive'owych sprzed iluś lat, bo wiem, że jak na przykład oglądacie mnie, nie wiem, od miesiąca, od dwóch tygodni, to pewnie nikt nie śledził tego, co było wcześniej, no bo nikt nie ma na to czasu. Chociaż był tam taki jeden człowiek, który obejrzał wszystkie materiały. Odezwij się w komentarzu, jeżeli ten materiał też oglądasz, który nadrabiał sobie zaległości. To spokojnie możecie posłuchać sobie właśnie brzmienia tejże mojej gitarki, jakbyście na przykład byli zainteresowani. Takie wiecie, to najlepsza jest opcja. Gitarka w woju. Różnego rodzaju realizacja, różnego rodzaju mikrofony i różne warunki. Nawet koncert na minus tam 6 czy 8 stopniach na mrozie wytrzymała. Także słuchajcie, mega się fajnie sprawdziła. Ale czas na zmiany. Będę o niej zawsze myślał bardzo pozytywnie. Dziękuję serdecznie, dziękuję patronom. Jak nie dziękowałem, bo już się zagubiłem. Wbijcie też na Facebooka, na TikToka, na Muzyczne Graty również. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Thank you.